Szanowna Pani Marszałek, Panie Ministrze, Wysoka Izbo. Projekt ustawy dotyczący zmiany ustawy o ograniczaniu handlu w niedzielę i święta to bardzo ważny projekt, oczekiwany społecznie. Przede wszystkim ma na celu wyeliminowanie patologii, omijania prawa przez właścicieli dużych sieci handlowych. Aby prowadzić handel w niedzielę i przymusić pracowników do pracy wbrew ich woli, wprowadzają oni w swoich sklepach usługi nadawania i odbioru paczek, a tym samym uzyskują status placówki pocztowej. Jest to jawne omijanie, wykorzystywanie prawa do swoich partykularnych interesów, bo te usługi tak naprawdę, sami Państwo wiecie, są fikcją. I doskonale Państwo o tym wiecie, bo apele Solidarności Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego również do Was dotarły. I związkowcy w tych apelach podnosili właśnie to, że te przepisy są wykorzystywane i omijane po to, żeby właśnie wprowadzić handel w niedzielę. Z oburzeniem pisali do Państwa. Państwo tego niestety nie słuchacie. Dziękuję bardzo. Pisali również o ponadnormatywnym obciążeniu w pracy. Panie ministrze, chciałbym zapytać, dlaczego i w jakim zakresie te przepisy rzeczywiście uszczelnią ograniczenie handlu.